O nie, ale że kochankiem. Nowa mapa przynajmniej. Like, sub, Twitch TV, zaszajem jak link w opisie. Oj, no to zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Biblioteka. O, witam, witam. A, bardzo dobrze. Chodź ze mną. GBN nas podsłuchuje. No, GBN tak lubi ogólnie podsłuchiwać czasami ludzi. Dobra, no, co robimy? Musimy się trzymać razem. Mój przyjacielu. Zawsze byłeś mi jak brat. No ja też jestem piękny, no więc no. Ja też. Mówię tutaj, piękni ludzie żyją wesoło i zdrowo, a brzydcy ludzie dostają żyrandolem w łeb. To... Tak to działa. Uważasz, że jestem brzydki? No, tak. O, ale go zabił. No nieźle. No i zgłoszony. Dobra, wywalamy Marlaxa, bo losowo zabiłam Hunger. Nie! Obraził mnie. Mnie smutno teraz. No ale, ale go zabiłeś, ja... no. Ale zabiłeś go. Tak mówią. Smutno mi jest teraz. Z ciekawości, jesteś mścicielem, czy szeryfem, czy impo? Nie powiem. No, no teraz, o to chodzi, no, teraz masz powiedzieć. No właśnie, no przynajmniej byś powiedział, kim jesteś. No jeśli jesteś szeryfem, no to na pewno to był impostor, ale no. No to kim byłeś, Marlax? Nieważne, co bym powiedział, i tak mi po prostu. No dobra, no to, no to właśnie jak powiesz, no to przynajmniej. No właśnie, byś nam pomógł jakkolwiek, chociaż no. Nie, bo chcecie mnie wyrzucić. Aha, no zajebiście. No to czyli chuj z tej gierki, no. No przegramy to. Przegramy to przez niego. Ja powiem tak. A co powiesz? Łamy. No nic nie powiem. Marlax potem się dziwi, dlaczego wypalamy szeryfa, kiedy impostora zabije, nie? No dawaj, Marlax. Ej, dobra. Coś chciałeś powiedzieć. Taką rzecz. Mamy czas. Mogę swojego brata sprzedać impostora. Aha. No. Chcecie, to może nie mów. Jeżeli nie, go sprzedasz, to śmieszne będzie bardzo. Delwek, po prostu zagłosuj na Marlaxa i nic nie mów, Boże. Szczerze, to pewnie jest AV, bo tak zadychnął. Co? Jakie po prostu Marlaxa zagłosuj. Ja się nie odzywam. Tak, nie. No to jest AV drugi. Czemu jestem ja? Halo? Co ty zrobiłem? Nie, to nie był AV. Weź, ale mówisz mi, uciekaj od niego. Co? Aha, wskazał drugiego impostora. To za głupie spostrzeżenie, że niby jestem impostorem. Witaj. Ale idziemy robić dalej taski. Puknij dalej, mam taska. Witam, witam. No nie, no i od początku. Ajajaj. Dobra, zrobione w końcu. Dobra, pójdźmy na korytarz, tam jeszcze mamy jednego taska. Witam wszystkich serdecznie na streamie. Hejka! O, kim jesteś? Jesteś... Tak? Ja też. Kurwa. No to chodź. Kietek chce cię zabić. Mówi, nie wiem czemu. Jesteś impostorem. Ale jak mnie zabije, to zabije i ciebie, więc trochę sad. No. Powiedział, że wzdychnąłeś, kiedy wywaliliśmy Marlaxa czy jakiś... czy aha. Coś innego. Co? Haha, to fajnie. Nie no, chciałem go przecież wyjebać. Po prostu chciałem, żeby kurde chociaż nam powiedział, kim był. Czekaj, bo mam jeszcze tutaj taska. A nie, no, czy to jest? To? O. Sabotaż. To jest sabotaż? Tak. Czekaj. O. Nie, to nie jest sabotaż. Sabotaż to był. A, sabotaż. A, okej. Okay. No chyba, że tak. Witam. Osiemka. A kurde, ale ktoś zatrzasnął drzwi. No, straszne. Ja może to wywalić po prostu? Co? Myślę, kto może być kaczką drugą. Idę GBN. GBN, jesteś kaczką? O, nie, ja jestem gęsią i to popularną dosyć. O, mówisz? Uuu. Kurde, co no. To? A, to tutaj. Mam dwóch followersów tutaj. Na Twitterze. Uuu. No to ja mam jednego. Mam jednego followersa na Twitterze, więc... Serio, no. Nie no, za dużo tu ludzi, ja się rozdzielam. Mhm. Masz dwa razy więcej, może follow za follow. Follow for follow. Co nie, ja nikogo nie zabiłam, nie mogę. Nigdy byś tego nie zrobiła. No tak. Ej, double kill chyba. Dobra, idę na korytarz. Okaż ogień.
Jak cię go zabiją, to mi będzie sad. O, już to zrobił już. Poszedł. Szybko poszło. O, dobra, idę zrobić ostatniego taska. Dobra, wyczyszczam. A, czyszczę zbroję, no. To są wenty, ta? Co? Jakie wenty? Nie, to jest po prostu czyszczenie zbroi. Nie. Myślałem, że zbroi to wenty. Ile idzie Lwex? No, tak się dziwnie zahaczał, jakby chciał nas zajebać. Co nam się stało? Zatrzasnął drzwi. Słyszałem strzał. To było zatrzaśnięcie drzwi. Nie wiem, czy wiesz, że takie rzeczy istnieją. Ale zatrzaśnięcie drzwi zdarza się najlepszym. Ejka, witaj, Derek. Ej, nie, odsuń się! A, to... Ten dywan jest podejrzany. Nie, ten dywan nie zabija akurat. Ja ci pokażę, który zabija. Aha, nieważne. Ej, bo ogółem jakiś zły impostor mi na dworze zamknął i jak się drzwi otwarły, to kietek leżał. Otworzyły! Dobra, niech będzie. Jejuśku. Dobra, no to... czy Kwitek nie był Kanadyjką może? Dobra, Delvex nie zabił na pewno. Ja z Vexy mnie zabiliśmy. Luna też raczej nie zabiła. Nie wiem, że Vixa biegała z Destrem i jeszcze mówiła Destrem, żeby mnie zabił. Nie, tak nie było. Nie rozumiem. Ona kłamie. Czyli co, Luna, mówisz, że Destru... Nie, słuchaj jej. Destru mnie chciał zabić, Vixa powiedział, żeby mnie zabić. Gdybym chciał cię zabić, to bym cię zabił, nie rozumiem. Właśnie. No w sumie to ma sens. A tak, klasyczne. Ja bym cię zabił, ale cię nie zabiję. Delvex jest niewinny, bo nie zabił teraz na pewno. Dobrze, to się go pozbędę. Dobrze, o! Panie Destru. Dobrze mi, jakbyśmy mieli cię wyjebać. To... Nie, no nie wiem. Dobra, GBN, jakieś więcej informacji, czy coś? No jestem takim głosem, żebyście chcieli mnie wyjebać. Co mówisz, AB? Więcej informacji, czy coś? No ja mam taką informację, że no Kietek leżał w tym pokoju, gdzie jest pianino. Destru wie, który to pokój. Tak, wiem. No, no to on tam leżał przy drzwiach, jakby uciekał przed kimś. Tylko, że mu się zamknęły. Tylko, kurde, trzeba też patrzeć na to, czy ktoś się zatrzymuje, robiąc sabotaż. Skip! Jak skip? Nie. Chociaż w sumie, ej, możemy w sumie zrobić skipa, jest nas 7. Ja bym zrobił skipa, no ale na pewno Delvex i Vex są czyści. Chyba u ciebie w domu. U mnie w domu tak się robi. Ale perfekcyjny skip. Codziennie. Nawet Destru skipnął. Na świecie. Co się stało? Oj, nikt nie dostał kamienia na... Wolę się samemu tobą zająć. Okej. Okay. Niewiele tasków zostało, może to na taski zrobią. A jest, wziąłem mą kamerkę za wysoko. Co? Czemu? Nie rób mi tak. Podoba mi się. O, witam, Abi. No nie. Nie, Luna, ja nie chcę. Luna, trzymaj mnie! Ale Luna cię idego, Luna cię idego! Jesteś w Vexy! GBN umarł! Wyciszyli mnie! Wyciszyli mnie! GBN umarł? Tak, GBN umarł! A no tak, bo czekaj, celebrytę! No to... Nie, no Delvex jest! A, Delvex jest! No bo celebrytka zdechła! O nie, Delvex! Pomocy! To ja! Tego jeszcze partnera. O, rzeczywiście. No nie dawajcie mi tego. Nie dawajcie mi tego, kurwa, impostor. To jest najebane. Pierdolę. Delvex zawsze mnie rozszerywa, klątwa. Nie, ja tam latam nad żyradolem. Kim był Mardlax? Delvex się tam kampi na górze. Kim był Mardlax? Mardlax był też impostorem, zbejtował się na Kanadyjkę. No to łatwo. Tak powiem, AB, jedną rzecz, tutaj się te... Co? Kurna, jak się nazywało ten żyradol? No, Żyrandol, Żyrandol. No chodzi mi o to, że Żyrandol, zgaszenie świateł, to jak to się nazywało, bo zapomniałem. Sabotaż. Żyrandol i gaszenie świateł. No to sabotaże się zmieniają. Na tym tak? Tak się zmienia, ty się zmieniasz. Na każdy się zmienia. Nie da się zmienić tego Żyrandolu. Na każdy, bo na tych... Nie no, na każdej są różne. No tak. No właśnie. A nie, chodzi mi o to, że spadek z Żyrandolu... Spadek Żyrandolu. A w innym miejscu był? Na wyczyszczenie pompy. A, okej, okay. Dobra, no to dawajcie razie, to fajne urozmaicenie. Dodajesz AB nowe klasy, czy nie? Jeszcze nie, jeszcze odcinek ja nagrywa. Dobra, dobra. Ale na dwóch, tak, nie. Na Google to było, Bardlax na tej też to było. Tak. U, wyciszasz, spoko.
Witam, hejka! Witam! Witaj, Mongo! Witam! Tak? O, dobrze. Oj. Nie mam włączyć nawet kropek sobie. Randole, dobrze. Oj, chyba się rozpadało potężnie. Słuchajcie w ogóle ten deszcz? No... Serio? Co to miało kurwa być, no? Dobra, mówię jasno. Uznam, że tego nie widziałem, skipnijmy. Nie, nie, nie. Vexi, uznaj to. Ivy robił sabotaż na Gerando, od razu go ciachłem, bo kampił się i chciał kogoś mnie zabić akurat. I tyle. No wiesz, nie ty chciałem. Co? Tak zarąbać jej jego. A ty byłeś szeryfem czy mścicielem? To pierwsze, co powiedziałeś. Wow. A, czyli jak wyglądaliśmy, to może być impostor, tak? Dobra. Zresztą w tym miejscu jest też normalny task. Nie, nie wywalajmy Kietka, nie wywalajmy Kietka. Trzeba! Kietek jest czysty, Kietek jest czysty. Nie, 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 jak inni się tłumaczyli jako szeryfi i też mieli powody, to ten. Jest czysty. No właśnie, to chodzi. Że ty jego klikujesz, ja mam, no. Że Kietek jest czysty, nie wywa... No to dobra, skip, tak to skip. Można. No to okay, skip. Tak można. Dobra, to czekaj, kto się nie odzwoni... Dzięki impostor, że potwierdziłeś to. No. Czekaj, GBM... Dobra, wiem przynajmniej, że Vexi nie jest asasynem w takim razie. Czy jest mścicielem czy szeryfem, to GBM może być. Co? No ale nie, nie, nieprawda. No, ale to jest głupie, bo my nie powiedzieli. A w sumie GB się dopytywał, czy jesteś mścicielem czy szeryfem? Dobra, to GBS jest taki, GBS jest. Nie jestem takim duchem, mam go, żeby tak. No GBM może być. Dobra, zrobię wam cięcie po prostu i zobaczymy się po rundzie. Co? Ale chujnie. Ty wiesz, kim jestem. Pewnie zabijał tym żyrandolem cały czas. No ja dwie osoby zabiłem tym żyrandolem. No, Vexi, już się zdradziłeś, kurde, z tym dozą. Co? Ty akurat to wykorzystałeś, co ja mówiłem, że duchem by było najlepiej... No tak, no oczywiście, że tak, no ale kurde, tak Kwitek się we mnie wyjebał losowo, to było sad po prostu. Nie losowo, to nie było losowo. No, dla mnie to było losowo. Ja tego nie zagłosowałem. To nie było losowo. Dobra, radzi, radzi. Generalnie jeszcze... tym brąbałeś, że tak się dopytywałeś. Tym brąbałeś strasznie. Znaczy, ja podejrzewałem, że Vexi albo jest Kanadyjką, albo tym influencerem. Dobra. Szeryf tym razem. Okej. Okay. Witam, hejka, siemanko. Witaj, Destru. Witaj, zostawiam cię, bo ja lubię chodzić samemu. Jak to? A potem cię, dziwisz się, że cię podejrzewają. O, hejka. Jaki sabotaż? I czeka na Gerardola, aby uderzyć, no. Wyczyszczę trochę. Dobra, gdzie to jeszcze jest brudne? I to ja mogę. Trzasnę. Co się wydarzyło? Mogę cię trzasnę zaraz. Ale co się dzieje? To nie ja Gerardolo, ja chciałem zbejtować właśnie, żeby spuścili Gerardolo. Ale to nie wiadomo, fycznie. Jakby jest... Gerardolo jest w losowym miejscu. A nie co? Musi być koniecznie tutaj, bo jest kilka miejsc chyba z Gerardolem, jeśli się nie mylę. Nie, dobrze, Gerardolo jest jedno. Tylko jedno. Tak? Tylko jedno? A nie było więcej? Ej, tak. Użyć stary zegar, to jest to jedno miejsce tylko z AB, no patrz jak stoją przy tym, kurde. Nie no. AB, tak, się... robię sabotaż. Ty się boi tego. Ja tam nie podchodzę, więc nie. Robiłem sabotaż. I się wszyscy tam teraz stoją. Dobra. Kogo zmieniliście? Ty spadł? No i kogo zgniotłeś już? A, nie wiem. Jeszcze nie, ale kogo zgniotłeś? A, nie ma! A, łatwo. A, szukamy. Dobra. Pójdźmy sobie tutaj, ja tutaj jeszcze nie byłem. Zaraz łapmy w takim razie. Ach, przynęta. No i mamy to, łatwiutko. Czaszka. Kacza została znaleziona. Zobaczmy co dalej. Czyścimy. Niektóre taski się widzę powtarzają, ale naprawdę fajna, przyjemna mapa lubię. Podoba mi się. Witaj GBN. Witaj AB. Nie wydaje mi się, żeby GBN był, ale ogólnie strasznie dziwnie, bo nikogo nie widać. Zaczęcie pusto. To było to.
No i dobra, został mi jeden. I daj Vexy. Ej, widzę. Nie, o chuj. O chuj. Ważniejszy od Delvexa. I tam. Idziemy ten? Witam. Chcesz się pobawić ze mną w detektywa? A. Aha, ugaś ogień. Nie, no aha. A jak? O nie, ogień! Fire! Fire! Fire in the hall! Dosłownie in the hall! Wszyscy tu jesteśmy, jak miło. Dobra, widzę, że tutaj impreza na wesoło. Nie no kurde, strasznie kurczę, nikt nie zabija. Czekałem tu na ciebie. Próbuję przetkać kibel, ale coś nie idzie. Właśnie to jest trudny task, nie wiem dokładnie jak to się robi. Ale zrobiłem go jako dół. Zatopiłem to w wodzie, no i co teraz? Kręcę sobie tym. Weź klikaj góra dół. O nie, nie żyje Delvex. Delvex się czaił na tym. Delvex się czaił na holu, żeby zrzucić ten. Co? Żyrandol. Do Delvex? Stan na żyrandolu. To jest Delvex umarł. Nie żyję, w sensie. Czy Delvex sam stanął na tym i umarł? Nie, Delvex stał przy żyrandolu, to wiecie. Nie stał przy. Ale by się wtedy zreportować Delvexa nie dało, jakby zginął, więc no. Dajcie coś powiedzieć. No tak, ale on podszedł lekko, ja przebiegłem od boku, się kampił, no i no. I go chlasnąłeś. Wywalił się o mnie, okej? To nie ja. Jak wywalić? Nie jak się wywalić. Jak się wywalić? Dobra, nie no dobra, zabiłem go, okej? Bo się czaił na to, że po prostu tym żyrandolem. To jest Dodo. Nie, nie jest Dodo. Dobrze, w każdym razie Delvex był impostorem. Skip. Jestem w stanie uwierzyć, że Delvex był zły, ponieważ podsłuchiwał naszą sekretną rozmowę z Mardlaxem i chciał nas, kurde, no, uciszyć. Nie wydaje mi się, żeby Vexy był. Nie, no nie wotujcie na mnie, zero IQ zupełnie. Przecież nie wyleciałeś. No ja ci skipnąłem, kurde, brachu. Też skipnąłem. Bro. A, zostały 3 taski chyba. Jakoś tak. Dobra, szybka gierka. Dobra. Trzeba tutaj pięknie. Szybka gierka. Obsługiwać ludzi, bo tutaj. 3 taski zostały. Mogę zabić. Tylko złą osobę. Ale nie wie. A ja jestem. A jesteś zła? Jesteś dobra? Jestem odwetowcem. Tak. Dobra, bo trochę mi się nudzi i desowali ze sobą sobie. Jestem... Ejka, ogólnie zostały ze 3 taski. Zostały ze 3 taski. Chodź, Wiksa, idziemy. Ale nie a, rzecz, idziemy tam, idziemy na dół. Chodźmy, chodź, zdrowe coś trzeba sobie. Drugi jest jak coś Destru. Tak, Destru? Okej. Tak, Destru. Destra, wolna, a później taki BN, jak zobaczę. Uwaga na ten! Co się? Taski. Szybko poszło. Co się przeszło? Ale ona była ze synem. Wiedziałem, że Destru był. Luna, a ty z nożem za przeciwko mnie byłaś, ja Luna, cię kręcę. Nie wiem, zabijajcie też coś, bo droga nuda, kurde, jak tak nic nie zabijacie. Nikogo znaleźć w tej rundzie nie mogłem. Teraz Luna była za Mongo i zostawiłem, bo myślałem, że go zaciupię. Pierwszy raz, jak sklejmowałem to, że kogoś zabiłem, mnie nie wywaliliście, byłem Dodo. Została zauroczona tym, jak zmywałem pięknie naczynia. No, ja skipnąłem. Widzieli mnie wcześniej, Medium. Kurde, kolejna useless klasa. Znaczy, no dobra, no Medium nie jest taki zły, można zawsze sprawdzić, czy ktoś nie umarł przypadkiem. Będzie trzeba dodać. Następny odcinek już dodamy jeszcze jakąś nową klasę. Myślę, że też będzie spoczko. Dobra, gdzie tutaj mamy... Dobra, tu. Dobra, zrobione. Wszyscy żyją póki co. To jest zakryte, ale... Ja wam będę mówił. Kietek chyba aktywował sabotaż. Uważaj, ja także. Bo Kietek tak stał tutaj. I widzisz? I tutaj jest normalnie, kurna. Ja mam wrażenie, że Kietek może być Dodo. Tak mam wrażenie. Że się, bo on tak stał. Kietek? I jak powiedziałem mu Kietek, to uciekł. Nie wiem. Ja tu mam. A, czyszczenie. A nie, ustawianie obrazu. Może być Dodo. Dobra, obraz ułożony. Kurna, nie widzę, bo mi zasłania to, że dostałem jeden ten. Ale gówno. Gabinet, jeszcze jeden task, cyk. Dobra, dopasujmy sobie. Co tam? Super. Czy ktoś nie żyje? O, jedna osoba nie żyje. Epo G. Idę, panie Delvexy.
Gdzie jest, gdzie może być ta jedna osoba martwa? Tutaj go nie ma. Ale jest jedna martwa osoba. Tutaj też nikogo nie ma. Ale jest jedna martwa. Przypał trochę. Niedobrze. Ale jedna osoba. Kurde, ile można. Powiem, że to jest stary kill strasznie. O, interakcję przerwałeś. Po strasznie co to dawno Destru zginął. Nie żyje. No i po to zwołuje spotkanie zamiast znaleźć ciało. Ja mam wrażenie, że Kietek tego... On jest ciało, tym, bo Dodo. On wcześniej sabotaż aktywował. No, Dodo Kiet? Jest. No, Kietek jest Dodo. Dodo jest. Co? No, no bo teraz... widziałem, jak aktywujesz sabotaż, a tak bardzo... Kietek bejtuje na Żrandol, no. Tak, tak. Nie no, Kietek jest Dodo. Kietek jest oczywisty Dodo. No dobra, dobra. Oczywisty Dodo to jest. Generalnie nie chcę nic mówić, ale już PE-taski zrobiłem, więc no. No właśnie, ja też. Wszystko dojdzie. Ja nie wiem, kurna, imposterzy tak się opierdzielają. Strasznie. Jeden no, kill, kurde, prawie wszystkie taski zrobiliśmy. Dobra, Delwesz, głosuj. Delwesz, już będę szybciej zabijał. No, zrób to, zrób to trochę szybciej. No, mnie też nie, mnie też zabijesz, jak zabijesz mnie, to cię będę nawiedzał, kurde, w piekle. To tak głosował na Ludy i Weksego. Nie właśnie wiem. Właśnie szpieg jest chyba. Pataski zostały. Czy ktoś rzucił Żrandol od razu? A ja chyba ktoś od razu rzucił Żrandol. Żrandol był rzucony. Powtarzam, Żrandol był rzucony. Ale tutaj muszę mi oczyścić sobie fontannę. Nie ma problemu. I został nam jeden, jedyny task w korytarzu. Tędy przejdziemy? Przejdziemy. A, wyczyszczenie zegara. Nie ma problemu. Nie no. Witam. IB, co ty tu robisz? Próbuję wyczyścić zegar, ale mi nie wychodzi. A tutaj jest jeszcze plamka. Gdzie jeszcze jest plamka? Tutaj. O, dobra. Wyczyszczone. Kurde. Wyczyściłem. Dobra. Wy jesteście źli. O nie, kto to rzucił? Iksa! Ratuj mnie! Umieram! Przyjdź po ciebie? Tak, przyjdź po mnie. Nieprawda, nie umierasz. Gieb... O. Łukasz, ogień! O, kurde, ok. Dobra, zobaczmy. Ale dymy, o, to Marlak siedzi. Ale Marlak zdymisz. To Kanadyjka. Kanadyjka? Weksy był Kanadyjka, GBS przebrany za Lunę, podbieg, chlasnął i od razu. No, no. Ja poszedłem ugasić ogień. O, ładnie tutaj. Nie, 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 nie było cię przy ogniu. No nie, no bo ja nie poszedłem na dół. Poszedłem na dół i tam chciał Weksego leżało. To poszedł, bo chlasnął przy okazji. Nie, nie. Na pewno GBN jest impostorem. Na 100%, na 1000 był nawet. GBS, nic se kawy robisz lepsze. Znaczy i może żegnaj. I z wami wygrają, ale spoko. Nie, nie, nie. Nie no, wzięło się na Kanadyjkę na dziewno. W ogóle mój teammate trochę wolno rzeczy robi. Among'o dawaj. Chciałem tylko powiedzieć, że mój teammate jest wolną osobą bardzo. Dobra, Among'o głosuj. Czyli jesteś przynajmniej do bycia impostorem. Tak. Może byś no i super. Teammate zaczął coś robić. No ale też mało zrobiłeś, a mogłeś więcej. To ale jest ja drugi dwa jest. Zrobiłem. Widzisz, Gabe, nie dość, że chlasnąłeś, to jeszcze zginąłeś, to nie wiem, czy się... Cóż, czasem tak się zdarza. Kurde, nie wiem. Witaj. Wiem, że to ty w ogóle umarłaś. Co za co? Ja jestem celebrytką. A, okej. Okay. Wiem, że to ty umarłaś, bo taki są kolor, a widziałem, jak Gabe za tobą szedł. Ja już wszystkie taski mam, nie wiem jak ty. Ja też. Sprawdzę sobie. O kur! O Jezusku, ale upadła. Gieben, ty gnojarzu wstrętny! Wywaliła się ten. AB, no. Daj mi, powiedz mi, kto się trzymał z nami wtedy we trójeczkę? We trójeczkę, na pewno był Marlak w środku. Byłeś ty i był ktoś jeszcze z nami, nie pamiętam dokładnie kto to Quitek? Był. Chyba Quitek? Nie wiem, nie jestem przekonany. Ogólnie GBN okay, to zrzucił. Okej, jak coś mam dwóch podejrzanych, to mnie wyciszyć. Albo Marlax, albo Jeszcze jest
jedna osoba, w sensie teraz ktoś jeszcze umarł chyba. Czekaj, bo były trzy osoby martwe. Czekaj, Amongo. Trzy osoby były martwe przed chwilą, w sensie dwie osoby i wyrzuciliśmy, czyli jedna osoba umarła jeszcze nie przed chwilą praktycznie, poza Wixą, która umarła tutaj, więc jeszcze jest jeden kill. Gasić światło. Destro albo dobra. Luna musieli zabić teraz. Ja mi się wydaje, że to Quiddick jest, bo Quiddick miał możliwość wyciszenia mnie. Destro albo Luna zabili. Czekajcie! Czemu oni? Kogo, gdzie? No bo oni? Jest jeszcze jeden kill. Kogo? Poza Vixą. A to nie był GB? Nie, teraz w tej rundzie jeszcze ktoś zginął. No to Quiddick pewnie rąbnął, no. Nie no, Quiddick mi się wydaje, że jest w tym, że jest dalej. Jak on ma? Dodo. Nie wiem, mi się wydaje, że to Quiddick jest. Albo Delvex. Delvex, czy ty znowu jesteś impostorem? Nie, tym razem nie. No, zginęła Vixa na Żyrandolu i zginął jeszcze Quiddick. Quiddick zginął dawno. Wydaje mi się, że zabiła no albo Luna, albo Delvex teraz wtedy zabił, bo wtedy nie było ani jej, ani Delvexa przy nas, kiedy padł ten kill. Ja od razu ci GBN-a sprzedałem. Jeszcze na Kanadyjkę się nadział. Ja nawet nie widziałam. A no w sumie Delvex rzeczywiście. Dobra, to Luna musiała zabić. Na Lunę. Nie został ostatni task do zrobienia. No to czemu go nie robiłaś? Zostanie w moim impostor jeszcze. No to zrobi się szybciej. Ja zdążyłem. Zrobisz szybciej tego taska. Nie zrobisz jako duch szybciej tego taska po prostu. Dobrze ci poszło, Luna. No prawie. Dobrze ci poszło. Też kile szły wolno, to też rzeczywiście mogły być Luna. No myślę, że rzeczywiście. O! Baby, to jest Marlax. Czemu? Marlax, tak? Znowu cię wyciszył? No nie mogłem nie zgadać, więc to jest Marlax. Od panie Marlaxie, wstrętny. Marlax, no, chami jeden. Co? Dobra, uciekamy. Pomocy! Ale kiedy on tak to zabił? O! Yeah. Taski zrobili. Dobra. Kiedy ty Marlax zabiłeś tam niby, kiedy my jak staliśmy przy sobie? Wiesz co ja zrobiłem? Wszedłem z Amongiem, czy nie? I walnąłem Vixa. Na oczach Amonga. Co? Na moich oczach walnąłeś? Nie widziałem. Aha. On był przy nas, mi z klikiem walnąłem. Ajajaj, to trochę smutne. Gdzie niby przy nas był? No ty, patrz, ty byłeś w tym miejscu, a ja z Quiddickiem tak. No dobra, no i tak nie wiem, no ale... Przy Żyrandolu? Gdzie ja ty powiem, że to nie go? Oni. Nie, u góry, po prawej stronie jak szliśmy. Ale to było chujowe, że dwa razy wyciszyłeś Amonga, to było bez sensu totalnie, bo tak to wiedzieliśmy od razu. Jak już Quiddick zginął, to już wiedziałem, że ty jesteś na bank. Wiesz co ci powiem, bo ja nie chciałem właśnie zrobić sabotaż, a no to ci nie piekło. W ogóle i tak miałeś szczęście w nieszczęściu, że cię taski uratowały, bo dobra, już i kończymy odcinek. Elko.